Jakiś miesiąc temu, wychodząc z przejścia podziemnego w miejscu, gdzie zazwyczaj się przesiadam, zobaczyłam wydrukowane ogłoszenie ze zdjęciem. Zdjęcie przedstawiało twarz mężczyzny, a pod spodem wielkimi czerwonymi literami było napisane: uwaga, ocieracz. Pod spodem, mniejszymi czarnymi literami, można było przeczytać o 7 liniach tramwajowych, w których można spotkać pana ze zdjęcia. Pomyślałam sobie od razu o tych wszystkich osobach, które doświadczyły niechcianego ocierania i jak musiały się z tym czuć. Na przykład, czy czuły takie totalne zmrożenie, które czasami doświadczają osoby, które doświadczają molestowania seksualnego. Pomyślałam sobie, jak niewiele osób reaguje na takie sytuacje, bo nie chcą się wtrącać czy cokolwiek innego. Pomyślałam sobie o funkcjonariuszach i funkcjonariuszkach policji, które czasami nie robią nic, bo mówią, że to tak w zasadzie nic takiego. A dopiero potem dotarło do mnie, jakie to jest super, że ostrzegamy się nawzajem, że dbamy o siebie i potrafimy się wspierać. Nazywam się Natalia Skoczylas, jestem zaangażowana w różne aktywności dotyczące przeciwdziałania przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć. Jestem także osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej, jak i innej przemocy, oraz osobą, która z pewnością w swoim życiu także przekroczyła granice innych osób. Chciałabym wam opowiedzieć dzisiaj, co to jest call-out i dlaczego bez niego nie byłoby mi tu. Podam przykłady ujawniania przemocy seksualnej oraz reakcje, z jakimi to się zazwyczaj spotyka. Powiem także o tym, co możemy robić, żeby się wspierać i mam nadzieję, że przekonam, że to wspieranie się jest lepsze niż uciszanie się. Na użytek tych kilkunastu minut chciałabym zaprezentować mały słowniczek pojęć. Kiedy mówię o przemocy seksualnej, mam na myśli wszystkie zachowania dotyczące seksualności lub odnoszące się w jakiś sposób do niej, na które nie została wyrażona świadoma zgoda. Świadoma zgoda, czyli dobrowolna, jasna, szczera, trzeźwa, aktywna. Brak sprzeciwu nie oznacza zgody. Chciałabym także powiedzieć, czym jest kultura gwałtu, czyli stan, w którym przemoc seksualna jest powszechna. Istnieje na nią pewne przyzwolenie społeczne, podtrzymywane przez normy i przekonania, które są najczęściej rozpowszechniane przez środki masowego przekazu. Co to jest więc call-out? Call-out jest to ujawnienie krzywdzącego zachowania konkretnej osoby, które zazwyczaj odbywa się publicznie. I jest to jakaś próba pociągnięcia tej osoby do odpowiedzialności, czasami jakiejkolwiek odpowiedzialności. W świecie anglojęzycznym jest już także termin call-out culture, czyli kultura call-outu, czyli taki stan, w którym zjawisko potępiania zachowań rasistowskich, homofobicznych, seksistowskich, transfobicznych jest na porządku dziennym i dotyczy w ogóle wszelkich grup, które mogą być dyskryminowane. Call-out odbywa się osobiście albo online. Jestem pewna, że wszyscy, jak tu jesteśmy, kojarzymy jakąś taką sytuację, kiedy osoba została wskazana. Ale jak się ma ten call-out i call-out culture do ruchu MeToo? Tarana Burke, wspaniała amerykańska działaczka społeczna, użyła już tego zwrotu w 2006 roku, kiedy w ramach swojej akcji chciała uświadamiać o przemocy seksualnej. Ale dopiero w 2017 roku, po tym jak wiele aktorek oskarżyło publicznie wpływowego hollywoodzkiego producenta Harvey'a Weinsteina, ta fraza została spopularyzowana jako hashtag na Twitterze przez amerykańską aktorkę Alyssa Milano. W październiku 2017 roku wiele setek tysięcy osób, głównie kobiety, upubliczniły na swoich profilach w mediach społecznościowych hashtag MeToo. Ja też. Masowość tego zjawiska wywołała bardzo wielu reakcji, w tym reakcji negatywnych. Okazało się, że współczucie dla ofiar i obietnica ich wsparcia często kończy się w miejscu, kiedy mówimy, to jest ta konkretna osoba, wymieniamy z imienia i nazwiska. Wtedy zaczyna się podejrzliwość. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, skąd w ogóle ta wiara w prawo? I dlaczego nie wierzymy, że ono w tym przypadku nie działa? MeToo wywołało potrzebną zmianę. Zaczynamy już więcej rozumieć, jeśli chodzi o przemoc seksualną. Zaczynamy identyfikować, co jest czym.
ale nadal jest bardzo dużo do zrobienia. A MeToo zaczęło się właśnie od call-outu, więc może warto ten call-out oswajać i normalizować. Podczas gdy słyszymy z zagranicy, że sławny aktor został usunięty z serialu ze względu na oskarżenie na przemoc seksualną, czy coraz to kolejne znane twarze przystępują do wspierania ofiar oraz krytykowania sprawców, w Polsce call-out nie wydarzył się na taką skalę. Dlatego, że gdy się wydarzył, reakcja była miażdżąca. Pierwszym impulsem było oskarżenie przez dziennikarkę Annę Śmigulec, pisarza Janusza Rudnickiego, o publiczne poniżenie jej odnoszące się do jej seksualności. Potem bardzo ważnym momentem w polskim ruchu MeToo było opublikowanie na stronie codziennika feministycznego tekstu o tak zwanych papierowych feministach. Ten tekst napisało wspólnie 8 kobiet, pod którym 4 podpisały się z imienia i nazwiska. Dotyczył on zachowań o charakterze przemocy seksualnej, których doświadczyły ze strony dziennikarzy Michała Wybieralskiego oraz Jakuba Dymka. Wśród nich był mobbing, molestowanie seksualne, a także gwałt. Jednak przecież call-out i przemoc seksualna nie zaczęły się w zeszłym roku. Chciałabym podać także przykład, kiedy w 2006 roku Aneta Krawczyk oskarżyła o przemoc seksualną 2 czołowych polityków samoobrony, Andrzeja Lepera i Stanisława Łyżwińskiego. Z jakimi reakcjami spotyka się call-out osoby, która mówi o doznanej przemocy seksualnej? Zazwyczaj są to bardzo różne reakcje, jednak negatywne dominują, bo wiążą się z pewnymi utartymi przekonaniami, czyli stereotypami. Stereotypy dotyczą płci, narodowości, wyglądu, stanu zdrowia, dotyczą także przemocy seksualnej. Posługując się nimi, czasami świadomie, a czasami nie, potrafimy obwiniać ofiary o to, co je spotkało. Omówię pokrótce 15 przykładów takich reakcji, które pojawiają się najczęściej w debacie publicznej i w prywatnych rozmowach. Po pierwsze, często się mówi o tym, że dlaczego osoba nie zgłosiła tego natychmiast, dlaczego od razu nie poszła na policję, albo przynajmniej komuś nie powiedziała. Otóż większość sytuacji nie jest zgłaszanych i wiele z nich jest po prostu zgłaszane po dłuższym czasie, dlatego że występuje albo poczucie winy, albo strach, albo wstyd, albo chęć ochrony osoby, która nam to zrobiła, a często także nie wiemy, że po prostu to jest przemocą seksualną. Następnie, co się z tym wiąże? Często mówi się, że nie było przemocy seksualnej, jeśli osoba nie doświadczyła napaści fizycznej, czy też nie próbowała się bronić. Bardzo często wskutek stresu pojawia się mechanizm obronny, który polega na zmrożeniu. Jest to bardzo trudne do kontrolowania. Następnym przykładem, bardzo częstym, jest przekonanie, że gwałt popełniany jest przez osobę obcą. Przestępstwo zgwałcenia najczęściej popełniane jest przez osobę znajomą bądź bliską. Jest wiele badań, które wskazują na odsetek przestępstwa popełnionego przez osobę bliską lub znajomą. Jest to mniej więcej od 70 do 80 paru procent. Najczęściej jest to partner lub partnerka. Jest także wymagane od osoby, która doświadczyła przemocy seksualnej, żeby mówiła jasno, szczegółowo i spójnie. Żeby nie plątał się jej język, żeby się nie denerwowała, żeby nie gubiły jej się wątki, żeby nie wkradały się sprzeczności. Kiedy pomyślimy sobie o tym, jak traumatycznym jest to doświadczeniem, naprawdę czy tak trudno jest zrozumieć, że ciężko jest sobie to wszystko ułożyć, a także, że trudne i intymne szczegóły mogą być po prostu ciężkie do powiedzenia obcej osobie. Następnie. Jest takie oczekiwanie, by osoba była zestresowana i przygnębiona. Myślę, że wszyscy mamy prawo do własnych emocji i do własnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Nie musimy płacić cudzami, żeby osoby nam uwierzyły. Następnie, także częste, zwłaszcza w komentarzach w internecie. Jeśli piła alkohol, to sama jest sobie winna. A także jeśli wyzywająco się ubrała, albo w ogóle zachowywała się tak czy owak. Często napastnicy celowo czekają, aż osoba jest w pewnym stanie upojenia,
A poza tym to nie alkohol, nie spódniczka, nie cokolwiek innego popełnia przemoc seksualną, tylko ta osoba. Następnie, istnieje taki mit, że biologiczne reakcje, takie jak erekcja czy orgazm, są zgodą. Nie. Biologiczne reakcje to biologiczne reakcje. Są często bezwarunkowe i nie oznaczają na pewno zgody. Kolejny mit. Osoby z niepełnosprawnością nie doświadczają przemocy seksualnej, bo nikt by przecież ich nie skrzywdził. Otóż zupełnie nieprawda, wręcz przeciwnie. Bardzo dużo osób doświadcza przemocy, w tym przemocy seksualnej. Napastnicy celowo wybierają sobie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną czy psychiczną, uważając je za bezsilne i mało wiarygodne. Myślę, że ten stereotyp może wiązać się także z tym, że często nie postrzegamy osób z niepełnosprawnością jako seksualnych, mimo że oczywiście są. Następnym stereotypem jest to, że tylko kobiety doświadczają przemocy seksualnej. Oczywiście to jest nieprawda. Kobiety doświadczają jej zdecydowanie częściej ze względu na szerszą perspektywę przemocy ze względu na płeć. Jednak należy pamiętać, że tożsamość ludzka nie jest binarna oraz każda osoba może doświadczyć przemocy seksualnej, jednak konkretne grupy są na nią bardziej narażone. Dalszy przykład, kolejny. Jest bardzo dużo fałszywych zgłoszeń, więc dlaczego mamy uwierzyć, że to właśnie jest prawdziwe? Według badań tylko 5% fałszywych zgłoszeń w kwestii przemocy seksualnej jest fałszywych, co daje nam 95% zgłoszeń prawdziwych. Dlaczego wobec tego tak ciężko jest uwierzyć? To przekonanie o fałszywych zgłoszeniach bardzo często sprawia, że osoby właśnie bardzo boją się, bo myślą, że nikt im nie uwierzy. Kolejnym przykładem stereotypu jest to, że oskarżenia o przemoc seksualną rujnują oskarżonym karierę. Cóż, Donald Trump z zarzutami został prezydentem USA, Brett Kavanaugh sędzią Sądu Najwyższego, a wracając na nasze podwórko, Czesław Małkowski przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich w Olsztynie z całkiem niezłym poparciem. Związany z tym kolejny stereotyp jest taki, że osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, pragną zbudować sobie jakąś karierę na tym oskarżeniu, skupić na sobie uwagę. Osoby, które mówią o swojej przemocy seksualnej, często mierzą się z oceną tych wszystkich stereotypów, o których wcześniej mówiłam. To one są na świeczniku i to one będą osądzane. Czasami dostają wiele pogróżek, a w niektórych przypadkach, jeśli oskarżają osobę, która ma jakąś władzę, są zmuszone zmienić miejsce zamieszkania. To one będą osądzane i to one muszą mierzyć się z tym, że gdy mówią o osobie znanej lub lubianej, fani i fanki teraz rzucą się do obrony, a jeśli mówią o sobie, która ma władzę, ta osoba na pewno ma narzędzia, by coś z tym zrobić. I ostatni ze stereotypów, o którym myślałam, że już jednak coraz rzadziej słychać, ale słuchając historii zarówno moich klientek, jak i niektórych znajomych, wiem, że trzeba o tym mówić. Te takie nasze polskie prawidła, że mężczyźnie się należy, czy że mężczyzna nie może się pohamować. Oczywiście to nieprawda i bzdura, dlatego że nikomu nic się nie należy w kontekście przemocy seksualnej. I na pewno jeśli ktoś nie może się pohamować, to jest to już problem tej osoby, a nie potencjalnej ofiary. Stereotypy, o których powiedziałam, rodzą pewne oczekiwania i wspierają kulturę gwałtu. Pojawia się obraz takiej ofiary idealnej, której możemy wierzyć, i jeden obraz sprawcy idealnego, którego łatwo i bezpiecznie obwinić. W obecnym klimacie politycznym pewnie najlepiej by był to obcokrajowiec. Jednak rzeczywistość jest inna, co pokazało właśnie MeToo, kiedy na swoich profilach opublikowałyśmy bardzo różne nasze doświadczenia, z opisem lub bez. Kiedy mówiłyśmy o przemocy w domu, na wakacjach, w szkole, na studiach, na imprezie. Dlaczego wobec tego jest tak ciężko uwierzyć osobie, która dzieli się tym doświadczeniem, a łatwo jest uwierzyć sprawcy? Amerykańska lekarka psychiatrii, nauczycielka i badaczka Judith Louise Herman ujęła to idealnie. Bardzo kuszące wydaje się stanięcie po stronie sprawcy. Sprawca chce od świadka tylko jednego, żeby świadek nie robił nic.
Sprawca odwołuje się do powszechnego przekonania, że nie chcemy dostrzegać zła, nie chcemy o nim słyszeć, nie chcemy o nim mówić. Ofiara natomiast prosi świadka o współdzielenie z nią brzemienia bólu. Ofiara wymaga działania, zaangażowania i pamiętania. Chciałabym uzupełnić tę myśl o to, że to działanie to jest czasami po prostu wysłuchanie. I do tego jesteśmy wszyscy i wszystkie kompetentni i kompetentne. Ciężko jest czasami uwierzyć w to, że ktoś doświadczył przemocy, jeśli to jest na przykład sprawca, nasz kolega. Tak zdarzyło się w przypadku pisarza Janusza Rudnickiego i papierowych feministów. Okazało się bowiem, że pierwszy to tylko tak żartuje, bo my go akurat lubimy i on jest nasz, więc można przebaczyć. A w przypadku drugiego i trzeciego, cóż, to są nasi koledzy z redakcji, więc na pewno by czegoś takiego nie zrobili. Nasi znajomi także mogą robić złe rzeczy, a wspierając ich publicznie i oczerniając osoby, które doświadczyły przemocy, uciszamy je i uciszamy osoby, które potencjalnie mogą zgłosić swój przypadek. Bardzo ważne jest w tym kontekście powiedzenie o czymś takim jak zasada domniemania niewinności, dlatego że wiara w system prawny jakoś niesamowicie się objawia w przypadku przemocy seksualnej. Należy pamiętać o tym, że zasada domniemania niewinności została utworzona na użytek karnego procesu sądowego, a nie wpływa na to, jakie społeczne konsekwencje może ponieść sprawca. Nie trzeba przecież mieć wyroku w ręce, żeby powiedzieć o tym, że czegoś doświadczyłam. Zwłaszcza jest to cyniczny argument, biorąc pod uwagę, że tylko około 8% przestępstw z zakresu przemocy seksualnej jest zgłaszanych, a z tych 8% wiele kończy się uniewinnieniem, śmieszną karą lub nie dochodzi nawet do procesu sądowego. Co wobec tego działa? Co jest siłą mitu? Wzajemne wsparcie działa. Działa samoorganizowanie się, tworzenie bezpiecznych przestrzeni, w których możemy dzielić się swoimi historiami. Reagowanie. Mówienie wierzę ci. Mówienie to nie twoja wina. Mówienie nie rozumiem przez co przechodzisz, ale będę z tobą w taki sposób, w jaki potrafię. Reagowanie po raz kolejny. Reagowanie także na żarty z przemocy seksualnej albo wsparcie swoim głosem osoby, która zareagowała na taki żart krytycznie. Mówienie o tym, jak bezpiecznie jest wspierać inne osoby, zamiast gadania o, a w erze mitu to już nie można nikogo przytulić. Oczywiście, że można, tylko za zgodą. Także tworzenie akcji solidarnościowych jest super, jak na przykład w przypadku Anety Krawczyk, kiedy działaczki przypięły sobie na spotkaniu znaczek wierzę Anecie Krawczyk. To daje dużą siłę. Jest bardzo ważne również zwracanie uwagę na relacje władzy i na przywileje niektórych grup, dlatego że przemoc seksualna często ma niewiele wspólnego z seksem, a jest narzędziem władzy. I to są rzeczy, które może robić każdy z nas. Nie trzeba się nazywać ekspertką do przeciwdziałania przemocy, czy kończyć psychologii, żeby powiedzieć koleżance lub koledze, wierzę ci, bardzo mi przykro, że tego doświadczyłeś. W jaki sposób chciałabyś, żebym mogła ci pomóc? Nie trzeba kończyć prawa i znać go wspaniale, żeby prosić, lobbować, by stworzyć w zakładzie pracy regulamin dotyczący przeciwdziałania molestowania seksualnemu lub odrębne stanowisko osoby, która będzie się tym zajmować. Trzeba mówić o prawach pracowniczych i prawach socjalnych, dzięki któremu będziemy mogły i mogli bezpiecznie mówić o przemocy, której doświadczamy ze strony szefa, szefowej, partnera, partnerki. Mamy moc wpływania na rzeczywistość. Bardzo ważne jest także, aby zrozumieć, że przemoc seksualna dotyczy każdego środowiska. Występuje także w środowiskach, które określają się jako feministyczne i lewicowe. Występuje także w środowiskach, które twierdzą, że szanują kobiety. W partiach politycznych, grupach przyjaciół, wszędzie. Trzeba pamiętać o tym, że dokonanie aktu przemocy seksualnej czy doświadczenie go nie jest naszą całą tożsamością. Nikt nie jest tylko sprawcą lub tylko ofiarą. Jednak bardzo ważne jest, jak na to zareagujemy, jako jednostka i jako grupa. To nie osoba, która doświadczyła przemocy,
ma dążyć do naprawienia czy udowodnienia. Ona ma otrzymać pomoc, ma być jej zapewnione bezpieczeństwo i sprawiedliwość. To nie osoby, które ją wspierają, mają doprowadzać do mediacji. To osoba, która zrobiła tę krzywdę, może spróbować naprawić swój błąd. Czasami nie będzie mogła. Call-out i świadectwo ujawnienia przemocy to niezwykle silne oświadczenie. I nawet takie oświadczenie jednej osoby pozwala mi zrozumieć, jak ważne to jest dla innych, jak bardzo daje im siłę i przełamuje poczucie osamotnienia. Bez call-outu nie napisalibyśmy tych wszystkich doświadczeń na swoich profilach w mediach społecznościowych. Nie byłoby żadnego Me Too, ja też. Dlatego gdy widzę w przestrzeni publicznej takie wydrukowane zdjęcie, uwaga, ocieracz, bardzo się cieszę, że się ostrzegamy i wspieramy. Dziękuję.